Hej, hej! Dzień dobry. Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Jak wspominałam, w czwartek dzisiaj film z serii Co aktualnie ukorzeniam. Z takich ciekawych informacji, bo ja zazwyczaj w czasie filmu mówię, jakie stymulatory wzrostu aktualnie do roślin dodaję, albo mówię, że dodaję to co zwykle. Natomiast aktualnie skończył mi się bioryzotonik mi się skończył. Więc go nie mam i go nie używam, więc używam tak właściwie tylko Super Drive'u. Ewentualnie B52 do ukorzeniania, czasami kanazymu i to po prostu w takiej formie sobie zostaje i w takiej formie ukorzeniam, jeżeli mówimy o ukorzenianiu w hydro, w wodzie. Jeżeli chodzi o podlewanie roślin, które ukorzeniam, to też zazwyczaj podlewam je z B52. I zacznę może od tych roślin, które obiecałam Wam pokazać. W filmie, w którym opowiadałam Wam, jak dbać o eschenantusy, pocięłam tego eschenantusa rasta i dosadziłam je do ziemi. Bo tak jak Wam wtedy wspomniałam, nie mam dobrych doświadczeń z ukorzenianiem tej rośliny. Ona się nie chciała mi ukorzeniać za bardzo w ziemi, w wodzie, ani w mchu. Więc postanowiłam wsadzić ją do ziemi, bo kiedyś tak mi się udało ukorzenić. I póki co wyjąłam tylko jeden pęd, który usechł. Mam dwa pędy, które mają pomarszczone liście, a reszta pędów, czyli chyba gdzieś około 10, jest cała i zdrowa i on tak pięknie sobie wygląda i się tak pięknie prezentuje. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak zaczną podejmować zwrot, będą ładnie rosnąć. To znaczy, że odniosliśmy sukces i wtedy będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że polecam metodę ukorzeniania w ziemi w przypadku eschenantusów. Dalej, jak pamiętacie, albo nie, jakiś czas temu, w tym roku jeszcze chyba, kupiłam dwie Dioscorea. Dioscorea Discolor i Dioscorea Sansibarensis. Obie były cięte. I o ile Sansibarensis udało mi się ukorzenić, wytworzyło na bulwę, po czym zasuszyła liść, ale bulwa była, o tyle Dioscorei Discolor nie udało mi się ukorzenić. Później kupiłam kolejną z bulwą i ona tutaj pięknie rośnie i pięknie wygląda. Tutaj możecie zobaczyć jeden z jej liści. I też jest cała nóżka w liściach. Natomiast Dioscorea Sansibarensis, tak jak mówiłam, została mi bulwa, ale ona nie chciała ruszyć, bo zasuszyła sobie te liście, ten liść, z którym przyszła. I rozmawiałam ostatnio właśnie z Magdą z Daibadera, od której kupiłam tą drugą Dioscoreę już z Dioscorea już z bulwą i powiedziała mi, tam omawialiśmy i mówiłam, że już na macie była i w witrynie w wilgotności w macie była i przy świetle mocniejszym była i zakryta była. A mówię, no to nie wiem. Po czym jakoś tak wyszło, że powiedziałam, że ja próbowałam, że nawet w keramzycie. Ona mówi, ale jak w keramzycie? Przecież to masz keramzyt dużej gradacji. To za duże odstępy, weź coś cięższego. No i rzeczywiście dałam sobie mieszankę, której używam do ukorzeniania niektórych roślin. Wszystkie w sumie składniki mam z odzysku, bo z serami się mi coś przychodziło i w pani mi coś przychodziło, a że ja z takimi rzeczami w takich mediach nie utrzymuję roślin, no to sobie pomieszałam i traktuję to po prostu jako moją mieszankę do ukorzenienia. I bardzo fajnie ona działa, bardzo fajnie trzyma wodę i ta bulwa ruszyła. Widzicie kuleczkę. Tutaj jest nowy pędzik, a tutaj jeszcze w tym jest taka kuleczka zielona drobna. Więc już niedługo będą piękne liście Sansibarensis i już się mogę zacząć zastanawiać, w którym miejscu chcę ją dać, bo jak zacznie rośnąć tak szybko, jak rośnie Dioscorea Discolor, to zaraz mi opanuje cały dom. Mówiłam też, że pokażę Wam, jak wyglądają siewki hoi i już pokazuję. Te, które poszły właśnie do tej mieszanki, nie zmieniły się, lekko się wyciągnęły do światła, bo stoją w witrynie na macie grzewczej, tak troszeczkę schowane pod liśćmi, więc się wyciągały. I te trzy, które poszły do podłoża, wyciągnęły się trochę mniej, bo stały w jaśniejszym miejscu, ale też mają się dobrze. Nie zaczęły jeszcze wypuszczać liści właściwych. Podejrzewam, że pracują nad systemem korzeniowym. Ja już zaczynam je karmić. Dostają B52 i dostają dawkę mniejszą nawozową. Dostają taki nawóz, jak dostają Anturia w hydroponice, czyli z Advanced Nutrients o niższym EC, żeby tam system korzeniowy się ładnie rozwijał, żeby to B52 też pomagało ten system po prostu rozwinąć. Dalej mamy sadzonki, które ukorzeniam w wodzie. I jak zapewne mogliście zobaczyć na zdjęciu głównym filmu, pocięłam mojego Jose Buono. Przestał mi się mieścić na regale, a jeszcze z pół roku do roku musi na nim wytrzymać, dopóki nie znajdę mu innego miejsca z lepszym oświetleniem większego. Więc go obcięłam, też przyszło lato, jest wyższa temperatura i powinien z powrotem wypuszczać wybarwione liście, bo Jose Buono, tak jak Paraiso Verde, wypuszcza ładnie wybarwione liście, jak ma wyższą temperaturę. No ale to już są takie porządne wielkości liście, to jest naprawdę kawał rośliny. Tutaj mam jedną sadzonkę szczytową dla Marysi i dwie sadzonki pędowe, które się po prostu na razie ukorzeniają. Nic się z nimi nie dzieje. Ładnie sobie siedzą, nic nie.
Ostatnio też podlewałam sobie troszeczkę porządniej rośliny na wiszącej półce w salonie, dlatego że przez to moje podlewanie, że ich nie ściągałam i chciałam nimi ruszać, były troszeczkę odwodnione, więc je zdejmowałam, ogarniałam. No i przy okazji pocięłam sobie do zagęszczenia pilotny drona Scandensa Brazila i pocięłam sobie, bo strasznie długi pędzie zrobił się już wyginała, sobie zagęszczę i przesadzę do większej doniczki mojego Epiphyllum chryzokardium. Taki kawał. Korzeni się tutaj lekko, trochę bardziej w wodzie i trafi od razu do doniczki razem ze swoją resztą, troszeczkę większej i będą mnie dalej zachwycać. W wodzie mamy jeszcze, ukorzeniam sobie nadal pędówkę jednej Painted Lady, potrzebną dla koleżanki. Tutaj fragment Epipremnum Marble Queen, który chyba stracił korzenie i dlatego tutaj trafił. I te dwie rośliny, które wam pokazywałam właśnie w czwartkowym filmie, czyli Philodendron 69686, który się ukorzenia, i Philodendron nadgaritensis, który również się ukorzenia. 69686. O, ruszyło oczko. Korzeń powietrzny na razie nie ruszył. Natomiast u nadgaritensis oczko już jest dosyć spore i korzenie też jeszcze nie ruszyły, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Przy takiej temperaturze, jaka jest teraz, to one na spokojnie sobie ładnie ruszą. No i z sadzonek ukorzenianych w wodzie to by było wszystko. Sadzonek ukorzenianych aktualnie w hydroponice mam kilka i są to głównie hoje, które widzieliście na czwartkowym filmie holowym, gdzie pokazywałam wam moje nabytki i właśnie one się ukorzeniają w keramzycie. Nie będę każdej z nich pokazywać, bo już wam pokazywałam, a jeżeli chodzi o sam system mojego ukorzeniania w hoi w keramzycie, to jest troszeczkę więcej do opowiedzenia i ja mam ten temat nagrany film. Postaram się wam go podlinkować pod koniec tego filmu, żebyście mogli sobie od razu w niego kliknąć. Tak na dobrą sprawę pozostało nam przejrzenie pudła z mchem i tam wciąż się dzieje za dużo. Ja tam nie ogarniam w sumie, co się dzieje, bo te begonie mi się tam rozrastają jak wściekłe, a że begonie się cieszą mniejszym zainteresowaniem niż inne rośliny, to jest też problem, żeby znaleźć im nowe domy. I naprawdę, mam tam już za dużo tych begonii, tam już jest burz powoli. Ja już nawet nie wiem, na co gdzie patrzeć, więc już sobie tam przechodzimy i poopowiadam trochę, co tam widać. Dobra, jesteśmy w pudle i jak widzicie, dzieje się tutaj wszystko. Tutaj mamy ten, tutaj kiełkowały mi przedtem hoje, a teraz mamy tutaj to Anthurium gracile, które wyłożyłam z innego nasionka, które ładnie skiełkowało. Tutaj pokazywałam wam Philodendron hedracellum variegata, ale może po kolei. Tu jest jedna z moich dart waderianek, a tutaj jest Monstera laniata i Monstera Peru. Tam jest szczyt White Knighta Marysi, który się ukorzenia, a tutaj jest ten mój melan, o którego dostałam w prezencie i kluję kolejny liść. Chciałam go ostatnio przenieść do keramzytu, ale stwierdziłam, że poczekam, aż wykluję ten jeszcze jeden liść i wtedy na spokojnie go sobie przyniosę. Tutaj mamy więcej waderek, to są chyba dwie albo trzy. I tutaj wygląda na to, że chyba się w końcu puściła dziaduwa, bo się długo nie puszczała, Chloroneura. A z tyłu to druga część zieleniałego hedracą variegata mojego. Tutaj mamy hoję erytrinę. Czekam, aż miała jakiś dłuższy pęd, bo nie mam jak jej teraz wrzucić do hydro i czekam już długo. Tutaj jest jakaś hybryda anturium, która mi nie skiełkowała i to nasionko jest cały czas zielone i cały czas tam jest, ale chyba już nic z niego nie będzie, bo to już dobre kilka miesięcy tak jest. Tutaj mamy korzeniące się dla Marysi właśnie tej radę, więc jak macie Dioscoreę, to polecam pudło zdecydowanie, bo jak widzicie, pudle daje radę, a w wodzie by pewnie zgniła. Tutaj jest więcej laniaty. Ja mam tą laniatę wszędzie, mamy też w terrarium. Po prostu cały dom mi przyjmuje. Tu się okazuje, że chyba Black Velvet był włożony. Tam z tyłu znowu Peru. Tutaj Syngonium Velosianum. Tutaj inne hybrydy antków, które muszę przynieść już do hydro, żeby sobie ładnie brały nawóz i rosły. Tutaj Begonia Variabilis. Begonia Burkili. Begonia Manaus. Tutaj jest begonia nigramensis var bella. No, dzieje się tutaj. Tutaj jeszcze powinno być jakieś inne rzeczy. O, tutaj jest na przykład moja hoja Carnosa Grey Ghost, która nic nie robi. Tutaj jest hoja Pimenteliana, która może w końcu coś zrobi. Z takich ciekawszych rzeczy w sumie chyba wszystko. No bo widzicie, no dopóki się nie pozbędę części begonii, to ja tutaj nawet nie mam jak cokolwiek działać. Teraz jeszcze to się zaczęło wywracać świetnie. Było tego nie ruszać, Magda. No. Więc tak, to jest pudło do ukorzeniania, które ostatnio jest po prostu begoniowym pudłem i muszę już naprawdę ogarnąć.
znaleźć nowe domy tym begoniom i stąd tutaj powyprowadzać to wszystko, bo nawet nie mam jak tutaj ukorzeniać, nawet nie pamiętam, jakie ja mam tej rośliny, tej powinna mieć chyba jeszcze jakieś inne, ale to jest wszystko poprzysypywane. O, tu się coś dziwnego pluje. Popatrzcie. Coś z takim dziwnym listkiem. Po prostu z powrotem, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Ale dam sobie w takie miejsce, żebym wiedziała, że tam jest. O, na przykład tu sobie włożymy. Włożymy sobie tutaj z tym antkiem, który nie chce wygiełkować, nie? O, fajnie. I obok włożymy sobie tego antka Gracile. Jak już wykiełkował. No. I tak sobie nam razem rosły. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Tak to moje wariatkowo wygląda na ten moment. Cudaśnie. Las, a nie pudło. Las. Na dzisiaj to było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za ten film. Dajcie znać, jak Wam idzie teraz ukorzenianie, bo w sumie jesteśmy w szczycie sezonu. Najwięcej osób ukorzenia właśnie wiosną, latem. A rośliny, póki jeszcze ta temperatura jest fajna do tego, żeby ukorzeniać je w wodzie bez żadnych dodatków, nie martwiąc się o to, że gdzieś tam zacznie nam coś podgniwać, bo coś zmarzło. Czy stosujecie aktualnie jakieś ukorzeniacze czy jakieś środki pobudzające? Ja przyznam się szczerze, że muszę zrobić w końcu zamówienie tego bioryzotoniku i algamiku, bo algamik z Biobiza też mi się skończył, a też lubię im podlewać rośliny w doniczkach, to któreś podlewanie. Bo są tam też troszeczkę inne składniki, których szukam, inne niż w nawozach mineralnych, bo są to nawozy organiczne. Życzę Wam pięknego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!